Słupki prowadzące U1A i U1B stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Rozróżnia się następujące słupki prowadzące: U1A umieszczone samodzielnie na poboczu, U1B umieszczone nad barierą ochronną. Na słupkach umieszczone są elementy odblaskowe, równoległoboczne o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm, barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy białej po lewej stronie jezdni. Elementy te umieszcza się na czerwonym tle.